tvpodkarpacie.pl. Polskie gwiazdy z pierwszych stron gazet, bohaterowie najpopularniejszych seriali i grup kabaretowych po raz trzeci odwiedzili Sanok, aby w szczytnym celu rozegrać mecz hokeja na lodzie. Podczas tegorocznej imprezy zbierano pieniądze na operację serca Wiktorka Majchera. Imprezę Gwiazdy na Lodzie organizujemy na Sanockiej Arenie już po raz trzeci. Obie poprzednie były dużym sukcesem. Natomiast no, jak zawsze, oprócz świetnej zabawy, spotkania z artystami i osobami znanymi z telewizji, dla nas najważniejsze jest uratowanie życia kolejnego dziecka. Dziś zbieramy pieniądze dla Wiktorka na operację serduszka. Tą operację Wiktor ma już zaplanowaną na czerwiec. Wyjeżdża z rodzicami do Niemiec. Potrzebujemy na zbierę 160 tysięcy złotych. Jestem dobrej myśli. Sanoczanie na pewno po raz kolejny nam pomogą. Jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych, także super przygotowane. Jak ważna dla Wiktorka jest ta czerwcowa operacja? No jest bardzo ważna, rokująca na całe jego życie. To jest operacja korygująca wadę. Także no, liczymy na to, że po prostu zacznie nowe życie. Po raz trzeci hokejowa reprezentacja artystów polskich skrzyżowała kije złączonym zespołem Niedźwiedzi i Wipów z Sanoka. Wcześniejsze potyczki kończyły się remisem i przed kolejnym starciem obie ekipy zapowiadały zażartą walkę o triumf. Nie brakowało efektownych akcji i pojedynków, nie tylko pięściarskich. Jak ona robi macanki, co prawda nie wiemy czuć, kiedy jest człowiek uzbrojony. Patrzcie, co się dzieje w strefie obrony, jak ten piosenek tańczy. Widzę wyraźnie, że zbliżają się do pozycji 69. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 6-6. W karnych również nie wyłoniono zwycięzcy. Było 1-1. Bardzo mi się podobało. Cieszę się, że się dużo dzieje w Sanoku. Kilka dni temu mieliśmy tutaj panią premier. Teraz mamy reprezentację artystów polskich. Bardzo fajnie. Super sprawa. Pomagamy choremu Wiktorkowi. Cieszę się bardzo. Jestem tu od kilku lat na tych występach. Zawsze wspieram. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Życzę tego Wiktorkowi i wszystkim tym, którzy tutaj przyszli, którzy się zaangażowali, którzy dali pieniądze na to, żeby pomóc mu się wyleczyć. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Było ekstra, naprawdę było, ale to jak zwykle, tutaj nie było, bo to trzecia nasza impreza i obecność w Sanoku i tutaj nie ma słabych spotkań, ale z tym właśnie, że sportowo to pan troszeczkę przegiął, bo naprawdę trenujemy, jest coraz lepiej, ja się na przykład nie wywracam. Ha, wiedziałbym. Zabawa była przednia, dużo więcej ludzi niż w tamtym roku, czyli frekwencja dopisała. My na lodzie bawiliśmy się bardzo świetnie. Mam nadzieję, że tak samo bawili się ludzie, którzy siedzieli na trybunach. Zapewniliśmy, dokładnie nie my, bo tutaj trzeba powiedzieć, że w tym roku Niedźwiedzie i Stowarzyszenie Amatorski Hokej wzięło na siebie całą organizację tej imprezy. My tylko byliśmy współ. Fajnie było, powiem szczerze, trzeci mecz, trzeci remis.
Moim zdaniem tak zawsze powinno być, żeby te ambicje męskie, które czasem w hokeju biorą górę, nie były na pierwszym planie. To chodzi o zabawę, o to, żeby ludzie zobaczyli artystów często nie potrafiących jeździć na łyżwach, nie potrafiących trafić w kij. To ma być zabawa. I myślę, że dzisiaj osiągnęliśmy ten cel. Każdy chyba się dobrze bawił dzisiejszego dnia. Ku temu była okazja spotkania dużej grupy nie tylko VIP-ów z naszego regionu, ale osób, przede wszystkim artystów, którzy są znani w całej Polsce dla każdego. Ale celem głównym tego naszego spotkania właśnie było stworzenie tej takiej pomocy w postaci funduszy, które mieliśmy nazbierać tutaj na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dla młodego chłopca, który potrzebuje, jak wiadomo, operacji na otwartym sercu. Ja, słuchajcie, bawię się co roku cudownie w Sanoku. W Sanoku otrzymałem w prezencie od waszych pierwsze dwie kontuzje, mianowicie uszkodzono mi rękę i jakimś nogę, przepraszam, myli się to czasem w hokeju, i jakimś cudem wbito mi kratkę w nos parę lat temu. Co do aspektu sportowego, to ja do tego specyficznie podchodzę, bo o ile nie mam napinki pod tytułem bramki i tak dalej, zwłaszcza, że jestem obrońcą, natomiast straszliwie mi w tym hokeju zależy, żeby być lepszym sobą z dnia poprzedniego. Także przyznam, że się straszliwie zawziąłem, gram w czterech drużynach w Krakowie. Cel bardzo szczytny. Wiktorek Majcher potrzebuje operacji na otwartym sercu. Ta operacja ma już być w czerwcu. Z tego miejsca chciałbym też zaprosić do dalszych wpłat. Naprawdę temu dziecku możemy uratować życie. Jak co roku ten świetny cel w tym roku jest to Wiktor, który jest po prostu tak cudownym dzieckiem i on ma najdłuższe rzęsy ever. Po prostu z zazdrości padłam tam. Jak? Dlaczego? W jakiej kolejce ja stałam? Po co? Wiadomo, że my nie jesteśmy zawodowcami, bawimy się. Niektórzy mają raz, dwa razy sprzęt na sobie w roku. Ale idzie nam coraz lepiej i o to chodzi, żeby gdzieś budować napięcie, żeby ta rywalizacja sportowa, bo jednak musi być, żeby była i żeby co spotkanie ten wynik nie był taki przewidywalny. No właśnie, dzisiaj padł trzeci z kolei remis. O to chodziło? No nie. Nie, to zrządzenie losu. Myślę, że musi któraś drużyna w końcu przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją stronę. Genialna orkiestra w ogóle, która bardzo fajną robotę zrobiła, bo to muzyczne tło fajnie wypełniło przestrzeń. Cieszymy się, że ludzie przychodzą, bo tak naprawdę my to nie na stricte jakby przedsięwzięcie meczu hokejowego, ale że charytatywnie pomóc Wiktorkowi. Udało się zebrać trochę pieniążków, więc to nas cieszy. I dziękujemy tym wszystkim, którzy odwiedzili dzisiaj arenę. W przerwach pomiędzy tercjami, ale również przed meczem na kibiców czekało wiele atrakcji. Była strefa dla dzieci prowadzona przez PWSZ, występy niedźwiadków, pokazy rycerskich kiboli, a także przejażdżki wiekowym autosanem, czy wreszcie pierwszy w Polsce mecz bumperball na lodzie. Przewracają się, wstają. Co będzie? Wystarczy mi tam jeszcze raz dotknięty. Marki. Oj, będę rozdawał kolana chyba. Jak wstać? Potem te pieniądze. Ty chud jeszcze raz przewrócić. Proszę Państwa. I teraz, jak jest pasowania ta? I chyba teraz. Po zakończeniu meczu reprezentanci artystów rozdawali autografy. Była również możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia. Według wstępnych szacunków podczas imprezy Gwiazdy na Lodzie arenę Sanok odwiedziło blisko 2000 osób. Udało się zebrać około 7000 zł. TV Podkarpacie.pl